Jak chcesz zobaczyć, o czym 66-latek rozmawia z nastolatkami na live'ie na TikToku, gdzie ma po krótkim okresie czasu ponad 15 milionów wyświetleń i prawie 2 miliony polubień, to polecam tą serię nagrań, które pierwszy odcinek właśnie oglądasz. Jeśli jesteś nastolatkiem albo rodzicem, to na pewno Ci się to przyda. Jeśli nie, to też zobacz, bo są tu pożyteczne wskazówki, które każdy może zastosować. Tak, za rok idę do nowej szkoły, jak zacząć nowe znajomości lub zagadać. Dobre pytanie. Jeżeli chcesz, obejrzyj sobie koniecznie dzisiejszy mój film na YouTubie o podrywaniu. Bo tam jest właśnie o tym, jak zaczynać, jak w ogóle nawiązywać kontakty z ludźmi, których nie znamy. Tego jest dość sporo, ale generalnie nie staraj się zrobić dobrego wrażenia na innych, tylko rozmawiaj z innymi tak, żeby oni się dobrze czuli w rozmowie z tobą, żeby oni mogli pokazać, jacy są super, wspaniali, inteligentni i mądrzy. Idź w tym kierunku, czyli nie próbuj robić wrażenia, pozwól innym pokazać sobie, jacy oni są wspaniali. To jest najlepsza rada na dzień dobry. Co zrobić, jak była relacja, że koleżanka pisała pierwsza, od 2 tygodni tego nie robi i ja zacząłem. Jak zacząłem? Teraz ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Wiesz, o co mu chodzi? No, że pisał z dziewczyną, ale dziewczyna do niego pierwsza pisała, ale po 2 tygodniach już ona do niego pierwsza nie pisze. No wiesz co, no jak ona pierwsza nie pisze, no to mogą być różne powody, prawda? Mógł ktoś jej ukraść telefon i tak dalej, więc ja bym najpierw spróbował wyjaśnić, jaki jest powód. Bo pisać pierwszy stwierdziła, że jestem zbyt nachalny, co zrobić, by znowu zaczęła... Okej. Jak ona powiedziała, że jesteś zbyt nachalny, to musisz to zaakceptować. Generalna zasada jest taka, że robimy... Ja mam taką zasadę, którą nazywam zasadą entuzjastycznego współdziałania. Ja robię wyłącznie te rzeczy, wyłącznie z tymi ludźmi, którzy się cieszą, że my to razem robimy. Więc jak ona tego nie chce, no to poszukaj sobie innych. Słuchaj, mamy miliony młodych kobiet w Polsce. To nie musi być ta jedna, uwierz mi. Jak poderwać dziewczyna? No i znowu takie ogólne pytanie. W jakim jesteś wieku? Co znaczy poderwać? Na dzień dobry zobacz sobie ostatni i przedostatni film na moim YouTubie. Tam są właśnie bardzo ważne informacje na ten temat. Dzisiaj, ten dzisiejszy film mówi, jaką metodę, strategię przyjąć, a ten poprzedni właśnie, jakich poważnych błędów unikać. Jak zareagować, gdy dorosły syn jest opryskliwy wobec mnie? Okej. Wiesz co, jak on jest opryskliwy wobec ciebie, jest dorosły, no to znaczy, że on się tego gdzieś nauczył po drodze, nie? To jest problem. Ale trzeba by spróbować porozmawiać z nim w ten sposób. Po pierwsze powiedzieć, słuchaj synu, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, że ty się do mnie w bardzo opryskliwy sposób odnosisz? Dlaczego? Bo to może być tak, że ludzie nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że tacy są. Ja kiedyś też tak miałem, dawno, dawno temu. Także trzeba to wyjaśnić. I dopiero jak on powie, że nie, coś, ty wcale nie jestem opryskliwy, to ja mu mówię, słuchaj, tak naprawdę właśnie, patrz, jak mówisz tak i tak i tak, to brzmi to opryskliwie. Czy naprawdę chciałbyś, żeby inni ludzie się do ciebie też tak odnosili? Coś w tym kierunku. Jak się zachowywać w autobusie, gdy starsze panie źle się na mnie patrzą, że siedzę w nawiasie, że pani jest po operacji? Rozumiem, że ty jesteś po operacji i siedzisz, tak? Okej. No jak te panie źle na ciebie patrzą, że siedzisz, a ty jesteś po operacji, to patrzysz na nie, uśmiechasz się i mówisz, rozumiem, że panie zastanawiają się pewnie, dlaczego ja siedzę, prawda? Ja jestem po operacji i koniec. No, zadano panu jakieś pytania. No jak mam zadać wam pytania? Dobra, zadaję wam pytania, okej. Napiszcie mi w komentarzach, ile macie lat. Bo ja się zawsze zastanawiam, ile lat ma audytorium, do którego mówię i do którego piszę. Napiszcie proszę w komentarzach, ile macie lat. Ktoś pyta, czy ja jestem sławny? Nie, ja nie jestem sławny, bo mi na tym nie zależało. Mi zależy na tym, żeby dobrze żyć. Więc, żeby się nie napracować, mieć bardzo dużą jakość życia. Widzę, że mamy tutaj w latach, dziękuję za informację, mamy bardzo dużo nastolatków. Mieszanka, ale dużo nastolatków. Tak. Witam wszystkich nastolatków, słuchajcie, super. Jeżeli wy w takim wieku słuchacie takich rzeczy, to macie wiele lat do przodu w stosunku do mnie. Bo ja nie miałem o tym pojęcia, jak byłem nastolatkiem. Jak odważyć się na zmianę pracy? No pierwsza rzecz, trzeba zobaczyć, że przy zmianie pracy, żeby nie było tak, że nagle nie masz za co żyć. Ale jak masz za co żyć, no to trzeba po prostu popatrzeć, jakie są możliwości, zanim zmienisz pracę. Czyli jak Niemcy mówią, nie zmieniaj koni w środku rzeki, czyli jesteś w jednej pracy, a sobie patrzysz gdzie indziej, gdzie by cię chcieli wziąć, może z nimi już porozmawiać. Dopiero jak jesteś na pewniaka tam, to tu możesz się pożegnać, to nie jest problem. Dużo zdrówka dla pana. Dziękuję bardzo, staram się też, bo to trzeba cieszyć się życiem. Jak reagować, gdy koleżanki z pracy urywają rozmowę, gdy wchodzę do pokoju? Wiesz co,
Ja bym na dzień dobry zapytał, na przykład, po prostu nie bójcie się zapytać, powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, zauważyłam, że jak wchodzę do pokoju, to urywacie rozmowę. Co się stało? Zapytać i potem buzia na kłódkę, zobaczyć, co przyjdzie. Jak umówić się na randkę z dziewczyną? No znowu, jak umówić się na randkę z dziewczyną, to zależy, czy ją w ogóle znasz, czy nie znasz, skąd ją... dajcie mi bardziej precyzyjne pytania. Generalnie rzecz biorąc, jest łatwiej umówić się z kimś, kogo znasz przez jakichś znajomych, niż w ciemno, albo kogoś poznanego na ulicy, ale to jest inna historia, to musielibyśmy tutaj bardzo długi live mieć jak na ten temat. Jak motywować dziecko do systematycznej nauki? Dziecko chce się ciągle bawić. Dziecko, pytanie, ile to dziecko ma lat? Bo to jest problem, prawda? To jest różnica, czy to dziecko ma 10 lat, czy to dziecko ma 17 lat na przykład, bo to będą zupełnie inne motywacje. Dlatego bardzo was proszę, nauczcie się zadawać dokładne pytania. To nie tylko mnie, w życiu też. Im dokładniejsze pytania będzie zadawać, tym więcej będziecie wiedzieć. Dziecko ma 24, dziecko ma 24 lata, no to wiesz, po co go motywować do nauki? To wiesz, po prostu ja rozumiem, że to dziecko się samo utrzymuje, a jeśli utrzymuje, jeżeli ty go utrzymujesz, no to wtedy trzeba powiązać tę kasę, którą na niego wydajesz, z rezultatami tego, co on osiąga. Dziecko 24-letnie, które jest utrzymywane przez rodziców. 14 lat, tutaj literówka. A, literówka, okej. Okay. No dobra, 14 lat to jest trochę inna historia. To by trzeba zapytać wszystkich naszych tutaj widzów, którzy mają po 14 lat, jak to najlepiej zrobić. Ja myślę, że znowu kwestia negocjacji. Trzeba powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, że ci się nie chce. Ja rozumiem, że w szkole jest bardzo dużo bezsensownych przedmiotów, bo taka jest prawda. Powiedzmy sobie, tylko że żeby mieć jakiś rozsądny stan w życiu, to tą szkołę jakoś trzeba przejść. Dobrze by było w takim razie popracować z dzieckiem nad tym, innym 14-letnim, jak ono się może uczyć, żeby minimalnym nakładem przeszło przez tą szkołę, ale żeby jednocześnie rozwijało inne zainteresowania i przede wszystkim swoje umiejętności społeczne, socjalne, budowanie relacji z innymi ludźmi, rozmawianie z innymi ludźmi, coś takiego. Jak zrazić kolegę do obrażania mnie, a nic w życiu nie osiągnął? Wiesz co, no to zależy, w jaki sposób cię obraża. My na TikToku nagraliśmy już bardzo dużo filmów na różne konkretne sytuacje. Poszukaj sobie filmu, czy jest tą konkretną sytuacją, a jak nie, to zapytaj w komentarzu pod którymś filmem. Ja bardzo chętnie nagram. Jak powiedzieć matce, że jej zachowanie jest toksyczne, wszystko wie najlepiej, obraża się, narzuca. Pytanie znowu, ile masz lat, nie? No tutaj starsza pani, w sensie no starsza. Jeżeli jesteś dorosłą osobą i matka się narzuca, no to trudno, no to wtedy trzeba mi powiedzieć, znowu zapytać, czy zdajesz sobie sprawę, że tak jak ze mną komunikujesz, to wcale mnie nie zachęca do tego, żeby się z tobą spotykać, żeby z tobą rozmawiać. Bo to jest taki strzał ostrzegawczy. Jeżeli to nie poskutkuje, no to trzeba niestety rodziców puścić na dietę. Na dietę z naszej obecności, czyli po prostu nie pokazujemy się, nie kontaktujemy się przez pewien czas i patrzymy, co z tego wyniknie. Ja na ten temat nagrałem kilka filmów na YouTubie. Tam pierwszy to jest Toksyczna rodzina i potem dużo takich ripost Alexa. Poszukajcie sobie to, znajdziecie do konkretnych przypadków. Jak zachęcić dziecko 9-letnie do nauki? Ciężkie pytanie, bo pytanie, czy chcesz do nauki tego, co uczą w szkole, czy do tego, żeby się w ogóle uczyło, interesowało różnymi rzeczami. To drugie jest znacznie ważniejsze. To drugie jest znacznie ważniejsze. No a do szkoły, no to po prostu uświadom jemu, że wiesz, czy mu się to podoba, czy nie, to musi przez tą szkołę przejść. I że ty rozumiesz, że to niestety czasem to jest taki przykry obowiązek, no bo taka jest prawda. Na pewno nie stawaj po stronie szkoły, tylko po stronie dziecka jakby coś, ale spróbuj z nim wynegocjować jakiś układ, żeby on, chociaż on czy ona się postarało, żeby jakoś przez tą szkołę przejść. Czy można komuś powiedzieć prawdę w oczy, dodając na końcu jakiś tekst, żeby nie zabolało? Można, ale to jest pytanie właśnie, czy on tego chce. Generalna zasada z 12 zasad Alexa, które znajdziecie w mojej książce, jest: nie udzielaj konsultacji bez zlecenia. Czyli jeżeli on nie chce, nie zapytał, to nie mów, chyba że jest sprawa życia i śmierci. Ale jak zapytał, to pierwsza rzecz, to go pytasz, dobrze, jak otwarcie chcesz, żebym ci powiedział? I dopiero wtedy, jak ta druga osoba powie, mów, wal prosto z mostu, no to walisz prosto z mostu, nie ma problemu, sam chciał. Jak zareagować, jeżeli ktoś podczas dyskusji zaczyna obrażać od twój stary albo kto pytał? No ale to twój stary, no to wiesz, to nie jest nic złego. Ja pamiętam, że zawsze mówiło się o rodzicach stary i to nie było chyba nic złego. Tak bardziej taki
obraźliwe. Obraźliwe jest? W kontekście. No wiesz, jak ty to wtedy mówisz, ja mówię twój stary, mówię, słuchaj, starego to ty masz. A ja mam ojca albo matkę. To w ten sposób rozumiem, tak? No, coś w tym stylu. No, bo to wiesz. Jak żyć z ojcem, który ma chorobę afektywną, biegunową? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale generalnie jak najszybciej wyprowadzić się z domu. To jest moja rzecz. Ja się wyprowadziłem z domu, jak miałem 18 lat i to była jedna z lepszych decyzji mojego życia. Czy pytać przełożonego jak, dlaczego wybrał mnie na nowe stanowisko pracy, na które nie chcę iść? A nie chcesz iść na to stanowisko? Okej, no wiesz co, ja bym zapytał go, co on sobie obiecuje po tym, że wybrał akurat ciebie na to stanowisko. I wtedy możesz potem zobaczyć, że możesz mu ewentualnie to jakoś wytłumaczyć, że to wcale nie jest taki dobry pomysł, jak naprawdę nie chcesz. Czy jeśli kolega ze szkoły pluje, kopie mnie i innych, co robić? No nie wiem, wiesz, za moich czasów to byśmy go porządnie stłukli, żeby już tego więcej nie robił, ale pewnie nie mogę wam dawać takiej rady. Trzeba spróbować zawsze to zinterpretować jako coś ośmieszającego tego kolegę, żeby po prostu za każdym razem, jak on się tak zachowuje, to dostał taką informację zwrotną, że zachowuje się jak idiota, jak debil, jak facet bez poczucia własnej wartości albo coś takiego. Do której godziny będzie live? Live do... Tego nie wiem. Ja mam czas, wiesz, mam bez problemu czas do 8, ale jak będziecie, nie będziecie mieć pytań do mnie, no to wtedy skończymy, bo ja mam co robić. Myślisz, że będzie wojna w Polsce? Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że nie, ale oczywiście gwarancji nie mamy. Na razie spokojnie. Myślę, że nie. Co zrobić z nauczyciel mnie i moich kolegów wyzywa, a dyrektorka z tym nic nie robi? No to jest bardzo niedobrze, to trzeba koniecznie porozmawiać z rodzicami, bo jeżeli takie rzeczy mają miejsce, a właściwie nie mają prawa miejsca, mieć miejsca, to rodzice, którzy mają jaja w ogóle, to powinni pójść do dyrektorki i to z nią przedyskutować. Najlepiej nie pojedynczo, tylko zebrać całą grupę i to przedyskutować. Nie ma zero tolerancji dla nauczycieli chamów, to ja w ogóle, to ja się strasznie wkurzam, jak coś tego słyszę. Co powiedzieć, gdy ktoś mówi, że jestem brzydki? Wiesz co, no to zależy, ale możesz powiedzieć, słuchaj, nawet jak myślisz, że jesteś brzydki, to jest twoje zdanie, natomiast rzeczą oczywistą, że ty jesteś głupi. I ja mogę jeszcze wypięknieć, ale ty już nie zmądrzejesz, na przykład. Lubisz piłkę nożną? Wiesz co, nie bardzo. Kiedyś grałem jako dziecko, ale potem już nie i kibicem też nie jestem. Czy może być znęcanie psychiczne w domu? No to się często zdarza, niestety. To się często zdarza i to jest bardzo przykre, no ale co zrobić, no. Kolejne pytanie. Na jaki kierunek poszedłeś do szkoły średniej? O, no to strasznie dawne czasy. Ja poszedłem wtedy do liceum i to jeszcze taki eksperymentalny wtedy profil matwiz, ale to było strasznie dawne czasy. Już prawie nic nie pamiętam, co mnie tam uczyli. Jakie masz zainteresowanie? Wiesz co, ja interesuję się życiem. Czyli różne fajne rzeczy lubię robić. Jak widać, lubię nagrywać, lubię podróżować, interesuję się astronomią, astrofizyką, innymi ludźmi, psychologią, ale nie taką psychologią naukową, tylko tak praktycznym właśnie, jak to robić, biznesem. Tak, ja mam bardzo dużo zainteresowań. Ja tak naprawdę to jestem taki jak małe dziecko, którego interesuje bardzo wiele rzeczy. No i ponieważ mogę sobie na to pozwolić, to robię to. Jak odpowiedzieć na dziwną, masz bluzkę, lol, jest na niej napisane, coś tam, nie rozumiem. No trzeba powiedzieć, wiesz, ta bluzka jest dziwna tylko dla tych, co się nie znają. Koniec. Co zrobić z toksyczną matką, którą ma tylko mnie? Znowu pytanie, czy jesteś jej dzieckiem, które od niej zależy, czy jesteś osobą dorosłą? Jak jesteś osobą dorosłą, to bardzo ważną rzeczą jest, nawet jak to jest twoja matka, nie pozwól jej umrzeć z głodu, ale poza tym zrywaj kontakty, trzymaj się z daleka, bo po co masz marnować swoje życie? Jaki sport najbardziej lubisz? To jest dobre pytanie. Ja jestem ostatnio taki mało sportowy. Kiedyś lubiłem jedną dyscyplinę z podnoszenia ciężarów, a mianowicie rwanie. Ale odkąd jestem żonaty, to już się rwaniem nie zajmuję. Jak usamodzielnić się w wieku 18 lat? Wiesz co, no to jest dobre pytanie. Tutaj oczywiście podstawowa rzecz, to jest kwestia znalezienia sobie źródła dochodów, żeby nie być uzależnionym finansowo. I to znowu za mało wiem, żeby ci coś doradzić. To wymaga oczywiście mądrego podejścia, bo to trzeba zobaczyć, gdzie będę mieszkał, czy będę mieszkał z jakimiś kolegami, dzieląc jakieś mieszkanie czy coś. To jest skomplikowana sprawa, ale pierwsza rzecz to się trzeba zastanowić, skąd będę wziął na to brał kasę, jak na to zarobię. Ale uważam, że gra jest warta świeczki,
Gra jest warta świeczki, bo ludzie, którzy zbyt długo siedzą w domu, to przeważnie potem gorzej radzą sobie w życiu. Jak dobitnie wytłumaczyć rodzicom agresywnego dziecka z przedszkola, żeby poszli do psychologa? Okej. No dobitnie, teraz dobitnie jako rodzic innego dziecka, czy jako pracownik tego przedszkola? Jako pracownik tego przedszkola, ja tu się nie znam na prawie, czy można takie dziecko z przedszkola wywalić, a jeżeli jesteś rodzicem innego dziecka, to pewnie poszedłem do dyrekcji przedszkola, przedstawił sprawę i zapytał, co oni w związku z tym mają zamiar z tym zrobić. Osoba zarządzająca nagle się nie odzywa, tylko do współpracujących tylko burczy pod nosem, co robić? No, jak burczy pod nosem, to można ignorować, nie? Bo to od osoby zarządzającej możemy oczekiwać jasnych i klarownych wskazówek i dyspozycji jako pracownik. Więc jeżeli ona tylko burczy, no to sobie burczy, niech sobie burczy. Będzie się awanturować, że nie reagujemy, to powiem z przyjemnością, będziemy reagować, jeżeli będziesz jasno i klarownie mówił, o co chodzi. To Julia pisze, 22 lat ma. Matka ciągle uważa, że nie mam do niej szacunku, mimo że ja uważam inaczej. Co zrobić? Wiesz co, to nie jest źle, bo jak ona ci to mówi, a ty masz 22 lata, to trzeba jej powiedzieć tak, słuchaj mamo, zaczynamy zawsze od tego, co druga strona twierdzi. Mamo, ty uważasz, że ja nie mam dla ciebie szacunku. Bardzo mi zależy na tym, żebyś uważała inaczej. Co mogę zrobić, żebyś zmieniła zdanie? I buzia na kłódkę, zobaczymy, co druga strona zaproponuje. Pamiętajcie, w negocjacjach w większości przypadków dobrze jest właśnie skłonić drugą stronę do tego, żeby wyszła z pierwszą propozycją. My zawsze możemy ją odrzucić, ale przynajmniej wiemy, w którym kierunku idzie ta druga strona. Czy analizujesz swoje porażki? Wiesz co, no pewnie tak, już dawno nie miałem jakiejś takiej grubszej porażki, ale jak miewałem, to się zastanawiałem, co mogę zrobić lepiej, co zrobiłem źle. Bo to jest też bardzo ważne, żeby uważać w ten sposób, że jeżeli coś mi nie wyszło, to ja się do tego w jakiś sposób przyczyniłem. Czyli nie, że nie wyszło dlatego, bo to, tamto, wojna, Putin, rząd i tak dalej, tylko gdzie ja się przyczyniłem do tego, że coś mi nie wyszło. Ja się wtedy zastanawiam. Co zrobić, gdy w pracy kolega mówi do mnie, że nie zjadłem czekolady i jestem gruba? Że nie zjadłaś czekolady i że jesteś gruba? Ja bym powiedział tak, wiesz co, słuchaj, zamiast zajmować się moją tuszą, zajmij się lepiej twoim umysłem, bo on wymaga znacznie większej troski. No i coś w tym kierunku, nie? Po prostu. Jeśli nauczycielka pokazuje przy całej klasie nieobecności, upokarza mnie przy klasie. Ale w jaki sposób pokaże? Jak pokazuje nieobecności, to, no to mówi, że co, że byłaś nieobecna, czy byłeś nieobecny tyle dni. Na czym polega to upokarzenie? Co zrobić, gdy ktoś porównuje cię do złej osoby w trakcie kłótni? No to wiesz, po pierwsze nie warto się kłócić. Nie warto się kłócić, tylko jak ktoś zaczyna się z nami kłócić, no to wtedy przerywamy rozmowę i mówimy dobrze. Na razie wystarczy, jak będziesz gotowy albo gotowa ze mną normalnie po ludzku porozmawiać, to ja bardzo chętnie. Pamiętajcie, że jeżeli są duże emocje, to nie ma sensu negocjować. Bo większość ludzi, ktoś jak ma, jest naładowany emocjami, to ma taką techę przed oczami, w ogóle nie widzi rzeczywistości. To trzeba po prostu to odłożyć na później. To jest pierwsza rzecz. Jak wytłumaczyć tacie, że inna orientacja niż hetero jest normalna? No okej. Ja bym nie tłumaczył, że inna orientacja niż hetero jest normalna, tylko bym tłumaczył, że są ludzie o różnych orientacjach i że to generalnie no, nie bardzo można sobie wybrać. I jedyną rzeczą są dwie możliwości. Zaakceptować taką orientację u danego człowieka albo zerwać z nim kontakt i niech sobie wybiera. Dzień dobry, zastosowałem pana triki na podwyżkę i się udało. Zagiąłem szefa, dzięki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja po to publikuję to wszystko. Kto nie wie, to właśnie na YouTubie jest co najmniej jeden film, jak negocjować podwyżkę dla początkujących i tam parę innych. Polecam postudiowanie tego trochę. Mam w pracy toksyczną osobę, z którą pracuję i już nie daję z nią sobie rady. No ale popatrz. Czy ty jesteś niewolnikiem tej pracy? Bo to zależy. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie pracują w miejscach, gdzie są toksyczni ludzie. Przecież masz możliwość wyboru. Nie jesteś niewolnikiem, nie jesteś przykuty do jakiejś firmy. Więc jeżeli masz w firmie jakiegoś toksycznego kolegę, próbujesz najpierw z nim to załatwić. Jeżeli to się nie da, załatwiasz to z przełożonym. A jak się tego nie da, to zmieniasz sobie pracę. Słuchajcie, pamiętajcie, świat jest pełen możliwości, tylko niektórzy nas nauczyli, że no my musimy tak patrzeć. Nie. Jestem dorosła, matka toksyczna, 70 lat, niszczy mnie psychicznie.
No to znaczy, jak niszczycie psychicznie, zerwij kontakt. Zerwij kontakt, najwyżej tam dokłada się finansowo, żeby nie umarła z głodu, ale nie ma żadnego obowiązku, żeby mieć z nią kontakt. To jest bardzo ważna rzecz. Trudno. Jak ona taka jest, no to będzie ponosić konsekwencje. Dlaczego masz ty marnować swoje życie, które masz tylko jedno? Tyle na razie. Live'y normalnie odbywają się co czwartek wieczorem na TikToku i mają formę pytań i odpowiedzi. Jeśli chcesz, abym zorganizował takie dla dorosłych tutaj na YouTubie, to napisz w komentarzu razem z propozycją tematów. Daj też lajka, bo to inni zobaczą ten materiał, YouTube pokaże im i do zobaczenia.